Ale zniknął też z przestrzeni publicznej pan Bierecki. Nie przyjeżdża nawet na posiedzenia Senatu. Tak samo jak zniknął pan Kaczyński, jak zniknął pan Macierewicz. Wnioski są proste. W naszym przekonaniu pan Duda był nie tylko obrońcą, ale beneficjentem największej afery korupcji politycznej w kraju, która kosztowała społeczeństwo miliardy złotych, która chroniła wyprowadzenie pieniędzy Polaków do Luksemburga. Jak to się ma do propozycji polonizacji banków? Twierdzimy, że pan Andrzej Duda i pytamy państwa, czy chcecie prezydenta, który w ten sposób broni waszych interesów? Czy to na tym ma polegać ta wielka zmiana, że pan Duda będzie miał więcej narzędzi do bronienia siebie i swojego otoczenia politycznego, łącznie z niejasnymi interesami, na których nie chce udzielić żadnych wyjaśnień? Dziękuję.